Na za chwilę Farkestan. Oj, to się będzie działo. A my tu jesteśmy. A gdzie wy? A pewnie gdzieś tam daleko, mam nadzieję, że w kosmosie. Dobra, zamykamy się. No i zaczyna się. Jego set, Ferry Korsen. Mayday Poland na żywo. Tylko na planecie FM. Ferry Korsen in the mix.
Za konsolą Mayday Massive Moments. Taki pan, który nazywa się właśnie Ferry Corsten. Na w studiu pojawia się postać, która już dzisiaj dla was zagrała. Więc no, posłuchajmy, co o ma do powiedzenia. Tak dokładnie ze mną hard. Hi. Did you play to Poland a few months ago on the other event in Silesia? It was Fat Electric Stuff crowd for your side. From time to time you change style. You are a very elastic man, like bubble drum. You been there? Are we on air? Hello. Yeah. I'm right now, but I hope you can hear me. So, yeah, it's very much possible that I played a couple of weeks ago at the party in South Poland. Have you been there? Yeah. Great. Yeah. I'm glad you realize I played some bad stuff, huh? I always like to separate from the stuff that's being played all around. So I always look for tracks that are not common and total, that are like somehow a little different from what everybody else is playing. So right now we're sitting here in a perfect view upstairs, and we are watching one of these massive moments that occur every year, and now for 10 years in Poland. Yeah, right? Exactly. 10 years, right? Give me chance to translate. Okay. Zapytałem Hardiego, jak to jest, że potrafi się dopasować do niemal każdej imprezy. Kilka miesięcy temu zagrał na innym festiwalu muzyki klubowej, również na Śląsku, i zagrał bardzo w elektrostylu. Tutaj, jak już mieliście na naszej antenie dzięki naszej transmisji posłuchać, zagrał bardzo technicznie. No jak sam potwierdził, rzeczywiście on ma coś takiego, że potrafi się dopasować, on szuka różnych stylów i dzięki temu właśnie wychodzą takie rzeczy jak dzisiaj. To tyle z każdym człowiekiem, że nie mówi o sobie ze zwykłą wyższością, ale jest tak, że on czuje to, że przed nim jest tyle tysięcy ludzi, bawi się świetnie. Hardy, do you like call me about superhero like Batman, Superman? Batman, you know who I like? I like He-Man. Oh my god, it's lifting up in the background. Yeah, to właśnie jest Massive Moments. Hardy oderwał się od pytań i skupił na muzie. I can feel it right now. Yeah, fantastycznie. Hardy, pogadajmy jeszcze o superbohaterach. Your truck, Silver Surfer, yeah? Yeah. In this year, 2009, released by Big Dollar. This year there was a new remix, right? Yeah. Nice, Big Dollar. What do you think about this remix? Oh my god, it's distorted. Okay, what was the question again? Silver Surfer, yeah, 2009. There was this guy called Dave Durrell who did this remix, and to be honest, I never wanted to have remixes of Silver Surfer within all these years, and there have been two remixes. One was in 2003, one was in 2009. And I had no choice, I had no option. I would have to let people remix this track, because there's a rule in Germany, like after a certain time you can like remix whatever you want. And if I would have to say it, I would say just leave it like that. But the first remix in 2003, the people said, well, if you don't give your okay, we just do it on ourselves, and we just do whatever we want, and you have no, you get nothing to do against it. And, yeah, in the end I said, well, okay, let's do it like that. Because there were so many remix requests within the years, there was so much crap around it, so it was the best option. And in the end, I was really happy with the remixes. Like at the moment, the Dave Durrell remix, actually the most unpopular remix, was my favorite. It was the dub mix. It was the mix that was not
the main mix, so I played this mix and I loved it. So he made a good job on this one. Okay, to potem jego jeden z najsłabniejszych numerów, czyli Silver Rocket, Silver Surfer. To są przejęcia. Ale wydał go dokładnie 10 lat temu. Shit, it's distorted, man. It's distorted. I'm sorry, man. Okay, Silver Surfer, yeah, dokładnie tak. No i w tym roku, na 10-lecie wydania tego singla właśnie ukazał się remix z Dave'a. No i zapytałem, czy podoba mu się Hardiemu właśnie ta wersja. I odpowiedział, że w ciągu tych 10 lat ukazało się tyle wersji tego numeru, no, że było ich zatrzęsienie, no ale w końcu zdecydował się Dave'a Darrella. I było w porządku, on zaakceptował to, choć jest jeszcze podobno lepszy remix w wersji dubowej. Kto wie, może w końcu ukaże się w szerszej perspektywie. Okej. Okay. One second, can you tell your supervisor to turn down the music in the headphone? Because it's like, I cannot hear you speaking. It's like really, really loud in the headphone. Każdy po prostu powiedział, że mamy za dużo muzy w słuchawkach i do niego też nie Massive moment po prostu. It's massive, man. Yeah, it's massive. Yeah. Massive moment. Hardy, what do you think about such very constant? Come again? Very constant. In yeah. your opinion? He's a very nice, like, I love all the Dutch people. I love them because they are, like, so friendly and so wonderful. And Ferry Corsten is one of them. He's, like, kind of superhero as well. And he's, like, totally friendly and normal. You can talk to him, like, like I'm talking to you right now, you know. He's, like, massive. Yeah, no, he's really nice. He's nice. Na koniec zapytałem Hardiego, co sądzi o Ferrym. No i on powiedział, nie muzycznie, ale prywatnie, że to jest świetny gość, bardzo w porze, jak to u nas mówią. No. I tak teraz jest na Mayday 10. edycji Massive Moment. Zresztą posłuchajcie sami, wracamy.
Tylko na Planecie FM. Barry Corsten in the mix. We'll be right back.
Tylko na planecie FM. Ferry Corsten in the mix.
na planecie EP. No i proszę bardzo, moi drodzy, zrobiło się trochę dymu. Jest naprawdę bardzo gorąco na parkiecie. No nie wiem, jak ktoś będzie na maszyście tańczył, no to już chyba nie znajdzie miejsca. Trzeba się gdzieś wbić w ten tłum. Jeśli chcecie przybyć do nas, no to zapraszamy serdecznie. No i oczywiście pamiętajcie o tym, że słuchacie bezpośredniej relacji z Mayday, 10. edycji jubileuszowej. Ferry Korsztyn teraz za dekami rzeczywiście daje czadu słuchaczy. Klaszcze, klaszcze nawet, no. No nawet umie klaszcze. To są brawa dla ciebie. FM, Ferry Korsztyn in the mix.
skończyliśmy. Rozumiem, że masz do nas jakieś pytania, bo my nie bardzo mamy odpowiedzi. Tak, to już jesteśmy. Jesteśmy i mamy. Już jesteśmy. Planeta FM, Massive Moment, 10. edycja. Tu Ferry się rozkręcił i wszystko idzie jak po maśle. Ale Korsten się rozkręcił. Rozkręcił się? Rozkręcił, tak. Tak? A jak, w jakim stylu dla ciebie? Okej, okay, czy nie bardzo? Hardy Hard. Do tej pory Hardy Hard zrobił na mnie największe wrażenie. Po prostu zrobił seta idealnego. Zagrał soundtrack z... nie będę wam mówił. Moim zdaniem gwiazdy tego wieczoru są jeszcze przed nami. Okej. Okay. Jest. Dobra, ja tylko krótko powiem, kto nawija. Nie, stan. Nie, właśnie nie. Idźcie na lodowisko, idźcie wszyscy na lodowisko. Tam są gwiazdy tego wieczoru. Tam jest klasyczny Mayday. Słuchajcie, nie wiem. Mary Corsy nie jest klasycznym Maydayem. Słuchajcie, czy to wynika z waszej skromności, że nie dajecie mi dojść do słowa, kto z nami jest? Clockwork. Raz do roku jesteśmy na tak wielkiej imprezie technicznej, dlatego nie dajemy tobie dać dojść do głosu. Ale ja tylko chcę powiedzieć, kto z nami jest. Czyli jakby ktoś jeszcze nie dosłyszał, bym się nie przebił. Clockwork. Czyli goście, którzy robią niesamowite rzeczy ze światłami. I to nie jest... Nie, 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 gdzie ty jesteś? Mogę właśnie takie pierdoły potem gadać. Wizualizacjami się zajmujemy. No tak, ale w powszechnej opinii to jest jakby składnik tego wszystkiego, prawda? Tak, zajmujemy się wizualizacjami na wszystkich dużych imprezach klubowych w Polsce, między innymi na Maydayu. To jest nasz bodajże chyba piąty Mayday. To jest nasz piąty Mayday, tak jak w tym roku obchodziliśmy pięciolecie na imprezie Sunrise. Mamy zaszczyt występować na największych imprezach tego typu na świecie. Stary, nie zajmujemy się oświetleniem. No dobra, ale jakby stroicie to wszystko, co jest w waszych głowach, tak jak było na Sunrise, przecież ten motyw z tymi kulami magicznymi, no to było niesamowite. Wiesz, to jest wszystko kwestia, co producent da ci do dyspozycji. Jeśli znajdziemy sobie Chris, koleś, który jest właścicielem marki Sunrise Festival, ten koleś daje nam wszystko, co sobie zażyczymy. On mówi, on nas pyta, słuchajcie, jak możemy wizualnie polecieć. A my mówimy sobie, możemy polecieć tak, tak albo tak. A on mówi, o, to jest dobre, to zrobimy za tydzień, za rok, a to zrobimy za dwa lata. I tak właśnie sobie robimy. W tym roku zrobiliśmy kulki, za rok zrobimy coś, co was jeszcze bardziej zaskoczy, a za trzy lata zrobimy... W tym roku na Mayday robimy show na lodowisku. No tam mamy większe pole do popisu. Tam przed sobą mamy ścianę LED-ową, za sobą mamy ścianę LED-ową, to łączymy ze światłami, dzięki temu wychodzi jedna zgrana całość. No właśnie o to chciałem zapytać, co takiego wyjątkowego jest na tej edycji. Jeszcze chciałbym, a propos remontu spotka, bo tu się pojawiła bardzo ciekawa rzecz, czyli ta kula, jakby ją wykorzystać w przyszłym roku, jak myślicie? Ją spożytkować. Normalnie trzeba znaleźć sponsora, który zapłaci za wykorzystanie tej kuli i jak zapłaci, to wykorzystamy. Powiedzmy tak, ta kula jest bardzo wysokiej rozdzielczości, to jest dioda, dioda świecąca, na której można wyświetlać wizualizację. Może kiedyś, w niedalekiej przyszłości, damy radę. A jak to się rodzi w waszej głowie, że patrzycie na... Tak, to jest bardzo proste. Słuchaj, daj nam materiał, daj nam możliwości, daj nam teren. Daj nam producenta eventu, a my go będziemy przekonywać, żeby zrobić to w ten albo inny sposób. Ale ja bym mimo wszystko wrócił do Maydaya. Dziesięciolecia Maydaya. Od pięciu lat robimy Maydaya i w tym roku postanowiliśmy zebrać wszystkie takie nasze najbardziej szczególne wizualizacje, które były... które puszczaliśmy przez całe 5 lat, to znaczy co roku jakąś, która jakoś się wbiła ludziom w głowę i w tym roku wszystkie 5 puszczamy. Mamy swoje takie smaczki, które w każdym roku jak gdyby były do zapamiętania i w tym roku wszystkie 5 leci. W roku spotykamy się w eventach klubowych z opiniami, opiniami na forum i opiniami takimi bezpośrednimi. Czym mniejszy klub, tym bardziej bezpośrednie te opinie. Wszyscy zawsze do nas przychodzą i to jest zasada i reguła. Słuchajcie, włączcie tą wizualizację, ja nie powiem jaką, którą puszczaliście na Maydayu. Włączcie to teraz, bo to jest klimat. I to jest dla nas najważniejsze, żebyśmy byli jakoś rozpoznawalni i żeby to się wbijało ludziom w głowę, żeby to nie było tak, że przechodzimy na imprezę i jest taki ogólny, fajny klimat. Chciałbym, żeby po każdej imprezie przeczytał na forum, o kurczę, wizualizacje były zajebiste. Okej, okay. Powiedzcie tylko na koniec, czym różni się taka skomasowana wizualizacja, przemyślana do końca, od takim natłokiem wszystkiego naraz?
po prostu, jak to kiedyś mi powiedział mój kumpel. No, rzucili wszystko, niech świeci. Dogadaniem się techniki. Nie, tu chodzi o to, że staramy się jak gdyby dograć do świateł. Jeżeli staramy się kontrować barwę światła, jeżeli barwa światła jest czerwona, my ją kontrujemy niebieskimi wizualizacjami. Chodzi o to, żeby kontrować ewentualnie grać tymi samymi barwami, żeby tworzyć jeden wspólny klimat. Do tego, klimat. Żeby się dogadywać na całej technice. Na całej technice, na tych najważniejszych, najlepszych eventach technika zbiera się w jednym momencie i dogadujemy się. Teraz świecimy na czerwono, teraz świecimy na zielono, teraz świecimy na jasno. Teraz lecą wizualizacje, teraz lecą lasery. To nie jest tak, że wszystko leci naraz. 3-4, kura, wszyscy robimy to, co potrafimy najlepiej. To nie jest tak. Co pół godziny na staku technicznym jest kto inny szefem. Teraz, jeśli w tym momencie jest szefem człowiek od doświadczenia, to wszyscy robią wszystko pod niego. Jeśli jest właścicielem całej sceny koleś od laserów, to wszyscy robią pod niego. Dzięki temu nie tracimy i nie marnujemy tych wszystkich efektów po kolei. Ja bym jeszcze chciał powiedzieć, że Mayday jest taką specyficzną imprezą, która potrafi zapełnić pełną salę. Spodek jest pełen. Zresztą jak co roku spodek jest pełen. Tak samo jak latem, tym wykładnikiem największej imprezy jest Sunrise, to zimą największej imprezy wykładnikiem jest Mayday. Niestety, no nie ma co ukrywać. To są dwie najbardziej kluczowe imprezy w roku, jeżeli chodzi o Polskę. To jest fantastyczna puenta tej rozmowy, dlatego nie pozostaje nam chyba nic innego, jak powrócić na Massive Moments do katowickiego spotka. Idziemy, czekamy, aż skończą nasi konkurenci świecić i wchodzimy z powrotem. Mayday, Massive Moments, Barry Corsten, In The Mix.
planecie FM. Barry Corsten in the mix.
Nie tylko muzyka, ale również wywiady z, no, to co mówisz, proszę mówić, z gwiazdami muzyki klubowej obok mnie. Mogwai, hi. Hello, hi. In begin, I have a question about your fantastic gigs on this edition Mayday. Congratulations, it was fantastic. Oh, thank you. You enjoy it? Yeah, yeah. Me too. I wasn't sure if it will be the right time for me to play here, because it was very early, but I enjoyed it. And I have to say thank you to all the people who came so early to support me. And it was a good idea from the organizer of the Mayday to put me in this early time. So the party started very early tonight. Yeah. Na początek... Co to dużo mówić, no po prostu nie mogę się powstrzymać i podziękowałem za fantastycznego seta Mogwaiowi. Powiedział, że to było dla niego trochę za wcześnie, ale odnalazł się tym wszystkim, rzeczywiście porwał ludzi do tańca. Mogwai, did you have in own discography a few big hits, like, for example, You Know Why? Tell me about the history of this track. The history of You Know Why? Yeah. It was a track like every track what I'm producing, but it was more, it has more magic, it has more, there were more people on this planet who loved this track, so this was the reason why it went so big, and it was also the reason why the Sugar Babes asked for having this track to produce on this track together with them, a singer for them. Yeah, so, you know, it wasn't such a big story around. I had this hook, this bum, 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 bum. I had it half year before I produced it on my computer. And I always said to my colleagues, this is a pretty, pretty strong hook, but I'm not sure what I can do with this. But half year later, it came the right time to put it out and to produce it. And it was a huge track, but still a huge track. Yeah. Zapytałem Mogwaja o historię kawałka You Know Why. No, to okazało się bardzo trudne do wytłumaczenia, bo no, przecież, no, opowiedzieć o dźwięku, o powstaniu dźwięku, no to rzecz niecodzienna i no, trudno to określić. No po prostu udało się, coś zadziałało, to coś magnetycznego, co oddziałuje też na samym klubowiczu. Dziś tego numeru nie było, no, ale trudno się dziwić, on po prostu czasem pojawi się na tunecie, wiem, więc nasłuchujcie uważnie. Mogwai, did you release on 5th of November own remix to One Time We Lived by Moby? It's a special artist for you? Yes, it's pretty special artist for me. I did lots of remixes for big names, but this is one of the biggest I've ever remixed. I DJed with him sometimes, and I was very surprised and proud that he came to a gig where I played in Cologne, close to Düsseldorf. He played in Düsseldorf, I was in Cologne, and he came over. So we did a gig together, like back to back. But this request for the remix came from his management, and I was happy about it. And yeah, it's a big thing. But also the Voidsoft thing. I did a Voidsoft for One of Sound. It was also pretty huge. 5 listopada ukazał się na stronie Mogwaja remix do utworu Mobiego One Time We Lived. Zapytałem, czy to jest nowy jakiś wyjątkowy artysta dla Mogwaja. Okazało się, że tak i że nawet kiedyś udało mu się zagrać z nim back to back, czyli obok siebie i wzajemnie. No i rzeczywiście to jest dla niego bardzo ważny artysta. Mogwaj, do you agree that Moby's production have less energy than production from album play? For example, album Last Night have average level for me. I can't judge because I don't know both albums, both albums very well. I know some only the hits of him and some remixes which he did also in the past. He's a good artist, but I can't judge about the album. Zapytałem o samego Mobiego, jak traktuje jego najnowsze produkcje, czy tak samo dobrze jak te poprzednie z jego, no, chyba najbardziej popularnego albumu Play. Odpowiedział, że nie wydaje mu się, nie zgodził się ze mną, że ostatni album, przedostatni album Last Night jest mniej energetyczny, brakuje mu czegoś. Nie, po prostu uważa Mobiego za świetnego artystę i to w opinii Mogwaja udowodni albumem Last Night. 10th edition of Mayday in Poland. This is special place for you? Yes, it's special. Like I tell the people in Poland, like every year when I hear it on Radio Planeta,
I'm always, always very happy to be here. It's a thankful country and party-loving country, and especially on May Day, they celebrate themselves. Out of their how do you say, this official day tomorrow? Once again? Tomorrow you have a special, you have an official free day. What's the name of it? Tomorrow, your day tomorrow. You have a special free day tomorrow. An official free day. Yeah. Why do you have it? Because of your independence. In Polish, it's Dzień Niepodległości. Can you spell it? No. But they celebrate here themselves very much. We celebrating giving freedom. Yeah. And they have a good time, you know. And today, it's a good example that they have the very, very first beginning. They come onto this venue, they celebrate it, and all good. Uh-huh. Nothing more to say. Na koniec zapytałem Mogwaja, czym dla niego jest Mayday. To jest 10. wyjątkowa edycja. Wszyscy, mimochodem chcą coś podsumować. No i Mogwaj podsumował Mayday jako imprezę, która rzeczywiście niesie coś ze sobą wyjątkowego. I to się okazuje, również dzieje się dzisiaj. Zapytał również o to, co jest jutro, czyli Dzień Niepodległości. No i rzeczywiście on chciał swoim setem dołączyć się do naszego świętowania. I niech tak będzie. Świętujmy dalej z muzą klubową Massive Moments on Planet FM. Yes, have fun tonight. Yeah. Bawmy się i tańczmy. Massive Moments na Planecie FM. Mayday, Massive Moments. Barry Corsten in the mix.
Bardzo moi drodzy, brawa dla Ferry Kirstena.